No to zaczynamy. Cześć, tak? Kasiu, bardzo miło Cię tu gościć u mnie. Super, że wpadłaś. Ja jeszcze w ogóle oczywiście zapomniałem wyłączyć telefonu, ale już to robię i zmieniam, poprawiam. Dobra. Więc pierwsza rzecz, o której pomyślałem w ogóle, jak sobie pomyślałem o naszym spotkaniu dzisiejszym, to pomyślałem sobie o takiej sytuacji, która miała miejsce w ogóle na samym początku, jak Xanax się pojawił. I my byliśmy na Audio River i tacy biedni, skuleni gdzieś w kącie sobie staliśmy. I ty wtedy pamiętam, że pojawiłaś się na ściance, był splendor, sława, fotografie i tak dalej. Ja sobie patrzyłem na ciebie i myślałem sobie, wow, ale super. Tak, kurczę, a potem widzisz, wszystko się odwróciło. Dlaczego się odwróciło? Nie no, ja uważam, że to, co u tobie się udało osiągnąć, to jest naprawdę spory sukces i to, co się zadziało w twoim życiu, to same fajne rzeczy tak naprawdę. Plus to, że ty do tej pory grasz w ogóle, to jest dla mnie... No tak, ale to wiesz, nie chcę od razu zaczynać od pesymizmu, więc może do tego powoli dojdziemy. Powiem na wstępie, że też się bardzo cieszę, że tu się spotykamy. Ja z kolei pamiętam naszą wspólną podróż busem. Pamiętam ją też. Fajny, tak. Śmieszny postój i w ogóle tak dużo śmiechu było wtedy. Tak, jakoś tak dobrze wspominam to. Bardzo. No to było bardzo fajne. No, zresztą mieliśmy wspólny management, więc tak, ciężko było, żebyśmy na siebie nie trafiali. Ale ja też zawsze z ogromnym podziwem patrzyłem na was i ciebie i Leksa. Jak wy sobie świetnie radzicie w takim graniu na żywo, bo to jest mimo wszystko, umówmy się, ogromna sztuka, żeby poza tym, żeby grać, to żeby cały czas zapewniać ludziom jakieś dodatkowe wrażenia w trakcie takich występów, więc to, co mi się u was bardzo podobało, to, że tego nigdy nie brakowało, ale ja na przykład mam takie doświadczenia z DJ-ką, że zawsze pojawi się ktoś, kto na przykład będzie chciał Despacito, albo przyjdzie powiedzieć, że nie chce, żeby ta wokalistka już śpiewała, bo tak było na przykład na niektórych w niektórych sytuacjach z Xanaxem, a u was tego nie ma, w ogóle nigdy... Bardzo rzadko, rzeczywiście, to tylko jak się gra jakieś takie zamknięte imprezy, gdzie ten repertuar nie do końca jest trafiony, a tak to rzeczywiście, wiesz, no jest tak, że chyba ci, którzy przychodzą na nasze występy, wiedzą, czego się spodziewać. Najwięcej problemu jest zawsze z godziną, bo jest czasami napisane na plakacie czy na wydarzeniu, że impreza się zaczyna 21-22 i ktoś przychodzi i oczekuje, żeby Nowika o 22 wchodziła. Ale to już jest coraz mniejsza grupa tych osób, ale tak się rzeczywiście zdarzało i potem była wielka awantura, jeśli ja wchodziłam po północy, no bo sam wiesz, wiem, że z tym też walczyłeś. Mhm. Bo wiem, że nie lubisz za późno występować. Tak. Więc pamiętam do dziś, jak było kiedyś z tobą rozmowa twojego wówczas menadżera Bartka Winczewskiego, że w Poznaniu to się wiara schodzi później, no a ty byś chciał o 23, więc to są takie właśnie uroki tego robienia w klubach, że tak powiem brutalnie. No. A powiedz mi, bo to jest już ponad dwie dekady, nie? Jesteś na tak. scenie. No właśnie, jak się ta scena zmieniała w tym czasie? Jak ty to postrzegasz? Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No wiesz, no zmieniła się ogromnie, co było powodowane, myślę, że największy wpływ na to, jak ona się zmieniała, był ogólny dostęp do muzyki, do informacji, do imprez, do, wiesz, no po prostu z biegiem lat to wszystko się tak bardzo rozwinęło i mamy w zasięgu ręki każdy utwór, my jesteśmy w stanie sprawdzić w ciągu sekundy i od razu go odpalić. Dwa, możemy uczestniczyć w festiwalach już tutaj w Polsce na takim poziomie, że właściwie już nie ma tego zapatrzenia takiego w zachód, jak był. Jest oczywiście nadal, ale nie aż na taką skalę. Ale są też oczywiście negatywne aspekty polegające na pewnym zblazowaniu. No właśnie na takim poczuciu, że właściwie czy ja pójdę na tą imprezę, czy nie pójdę, to w sumie za tydzień będzie kolejna. Tak? Mamy po prostu wszystko w zasięgu ręki. Mniejsze już takie zapatrzenie chyba też w umiejętności DJ-skie, bo już tak się trochę rozniosła wieść ogólnie, że DJ-em dzisiaj z tymi programami to właściwie może zostać każdy. Kiedyś jak zaczynali tacy DJ jak Glasse, Bert, Harper, Angelo Mike, to było wiesz zupełnie inaczej, bo oni się najpierw uczyli, trenowali w domu, trenowali godzinami, tygodniami. To nie było tak, że sobie od razu jakiś chłopaczek przynosi jakiś tam wiesz zestaw i sobie coś tam gra. Nie było w ogóle, to było nie do pomyślenia. Dopiero kiedy te miksy wychodziły płynnie,
to DJ grał swoje pierwsze imprezy, więc to jest jakby różnica dosyć ogromna. Więcej było tej świeżości, spontaniczności z jednej strony, ale nie chcę też brzmieć jak taka stara baba, bo nadal tę spontaniczność i radość odnajduję, widzę. Wiem też, że trzeba też pamiętać, że my, którzy nie mamy już lat 20, często nie jesteśmy świadomi jakiegoś tam drugiego obiegu, w którym nie bierzemy w ogóle udziału. Więc tak jak czasami słyszę, że ktoś wiekowo zbliżony do mnie mówi, teraz to już jest syf, to kiedyś to było. To sobie myślę, ale ile ty gościu wiesz na ten temat, jak jest w świecie, bo teraz bardzo wcześnie dzieciaki chodzą do klubów, tak? W świecie 17-latków, 18-latków. Tam dużo jest niepokojących jakby rzeczy się tam dzieje w sferze spożywania chociażby narkotyków, czy w ogóle takich form zabawy dosyć czasem ekstremalnych, ale myślę, że też tam istnieje jakiś underground po prostu fajny i świeży i spontaniczny, o którym my nie wiemy, jakąś tam pocztą pantoflową się porozumiewają te dzieciaki. Wiesz. Znaczy wiesz, ja ostatnio miałem rozmowę z jednym z uczniów, który mi powiedział, że bo ja wyszedłem z takiej pozycji osoby, która stwierdziła, no teraz to już wszystkiego jest za dużo i tak dalej, że już w ogóle, no właśnie kiedyś to było, teraz to nie ma, chociaż staram się tego unikać, tego nie robić, ale czasami mi się uleje to niestety. Ale miałem właśnie z nim rozmowę i on mi powiedział z kolei, że stary, ja na przykład mam tak, że mi cały czas jest mało. I to jest w ogóle, wiesz, zupełnie coś innego, bo nie wiem, w jakim ty jesteś etapie, ale ja na przykład mam tak, że mam poczucie naprawdę, że wszystkiego jest po prostu zdecydowanie za dużo. Ja zdecydowanie jestem na etapie za dużo. W ogóle takiego zmęczenia ludźmi, dźwiękami, obrazami. Po prostu czuję się przeładowana na każdym po prostu możliwym etapie i czuję, że przez to przeładowanie nie mam przestrzeni na działanie twórcze na przykład. Okay. Bo moje życie jest tak zapchane jakimiś po prostu milionem jakichś małych wątków, że taki mam etap akurat. No ale to wiesz, gdzieś tam z wiekiem też przychodzą różne refleksje i trochę też chcemy to życie, wiesz, pozmieniać. Ty powiedziałeś o tym, że ci się te nasze występy z Leksem podobają. Ja czasami chciałabym już od nich trochę odejść, a z kolei ludzie się tak przyzwyczaili, że ja to robię, że od tego trochę nie ma ucieczki, no bo jeżeli są propozycje i znowu jedziemy i znowu jest fajnie, no to co mam tak nagle z dnia na dzień powiedzieć, dobra, od jutra nie. A nie ukrywam, że jest mi trochę coraz trudniej, wiesz, to są godziny, no najczęściej to jestem proszona, żebym zaczynała o pierwszej. Okay. Wiesz, no trudno to nazwać koncertem. No, koncert to się grało o 22, 23 maksymalnie. I muszę powiedzieć, że ja bym tych koncertów z zespołem chciała na przykład grać dużo więcej. Ale to jest właśnie wszystko takie, nie wiem, chciałabym być zapraszana, żeby zaśpiewać na, nie wiem, kurczę, tribute to, nie wiem, Grzegorz Ciechowski, cokolwiek. Nikt nigdy mnie nie zaprosi, bo jestem przywiązana łańcuchem. Widzisz, akurat łańcuchy, dobrze. Łańcuchem jestem przywiązana do klubu. To jest tak trudne zmodyfikować jakąś ścieżkę. Bardzo. No zdecydowanie. Znaczy wydaje mi się, że nie wiem, nie powiem, że niemożliwe, ale bardzo rzeczywiście jest to trudny temat do zrobienia. Natomiast to niezmiennie, bo powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że to ci trochę wchodzi w tę strefę tworzenia i kreowania. Czy to jest tak, że właśnie myślisz, że to znak czasów, że to, że dzisiaj jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, to w nas trochę zabija te kreatywności, te twórcze myśli? Myślę, że w dużej mierze też to, że musimy się zajmować bardzo wieloma rzeczami wokół muzyki, chociażby social media, wiesz, no fajnie by było mieć osobę, która się tym zajmuje, naprawdę, ale jak wiadomo, no to na to sobie mogą pozwolić osoby gdzieś tam, no którym się to po prostu tak kręci, że od wszystkiego muszą mieć kogoś, bo już by naprawdę nie dali rady. Natomiast, wiesz, no zdałam sobie po prostu sprawę, że sama prowadząc Instagram, Facebooka, Nowiki, tak, no to jest no wiesz, tak jak ktoś jest zatrudniony do obsługi konta jakiejś firmy i uważa, że pracuje, no to ja też pracuję. No tak. Bo jest poczucie takie w takim odbiorze ogólnym, że taka osoba jak ja, na przykład ja kocham, jak ktoś na przykład w poniedziałek do mnie zadzwoni o 11 i mówi tak, oj przepraszam, się tak bałem dzwonić, czy czasem nie obudziłem. I to jest typowy przykład, jak postrzegana jest taka osoba jak ja. Że ja śpię do 12. Gdzie ja staję 7, no czasem 8, zawsze. Okay. I naprawdę my mamy co robić.
A jest takie przekonanie, że wiesz, generalnie oglądamy seriale, przychodzi weekend, dobra, jedziemy na jakieś granko. No tak. To tak nie wygląda, tego jest dużo. Ja mam jeszcze radio. Brakuje mi właśnie takiej przestrzeni. Tak, też przez to przebodźcowanie, w sensie też kontakt, wiesz, bo kiedyś to chodzi o to, że ten kontakt taki tu messengerowy, tu instagramowy, tu whatsappowy, to człowiek po prostu czasami pół dnia cały czas komuś na coś odpisuje. Tak, tak. I sobie myślisz, kurczę, no wiesz, jak gdyby to trzeba było zadzwonić w każdej sprawie, to by tego kontaktu było połowę mniej, ale przez to, że piszemy do siebie, sama to robię, sama piszę, wolę napisać niż zadzwonić, ale to wszystko jakbyś podsumował, tak usiadł kiedyś, wiesz, dokładnie to spisał, ile to ci dziennie czasu wszystko zajmuje. No tak. No. Potem jak wrzucisz posta, no to trzeba skomentować, trzeba odpowiedzieć na komentarz. Wiesz, to po prostu tak naprawdę jesteś w tym. Ale absolutnie tak jest. Nie chcę na to narzekać, bo to jakby daje nam też możliwość kontaktu z odbiorcami. To jest super. Tylko to tak naprawdę jest dosyć męczące, jak ktoś nie jest takim wybitnym fanem tego, tak jak ja na przykład. Ja też nie jestem i absolutnie się tu rozumiem, bo ja dokładnie mam to samo. Ja też się czuję zmęczony, kiedy dostaję... Znaczy za każdym razem mam takie, wiesz, poczucie stresu, kiedy widzę kolejny komunikat, który do mnie przychodzi, że ktoś do mnie coś napisał i sprawdzam, co napisał. Jak okazuje się, że wszystko okej, że nie dokłada mi żadnej nowej rzeczy, to super, a jak mówi mi, potrzebuję, żebyś przygotował coś tam, to już jest takie, o Jezu, kolejne zadanie, które muszę wepchnąć w ten i tak już tak napięty grafik, że ciężko jest to ogarnąć. No ale wracając jeszcze do tej pracy twórczej, ty masz jakieś techniki, jakieś sposoby na to, żeby w tym gąszczu potrzeb i rzeczy, które musisz zrobić w ciągu jednego dnia, żeby znaleźć po prostu czas i miejsce dla siebie, żeby... No wiesz co, chcę wrócić do metody, którą stosowałam, bo wreszcie dojrzałam do tego, to może do tego braku motywacji przejdziemy, dobrze, bo ja przeskakuję na inne tematy. Dobra, przy płycie bez cukru też miałam taki problem z czasem bardzo i wymyśliłam sobie wtedy taką metodę, że w moim kalendarzu, bo ja mam papierowy kalendarz, uwaga, dzień pod tytułem wtorek, wtedy chyba to był, czy środa, po prostu jest co tydzień wykreślony takim... czy krzyżem wielkim. I to jest dzień, w którym po prostu nic, żadnego sportu, żadnego spotkania, żadnego niczego nie ustawiam. Ale to jest mało, tak? To jest jeden dzień w tygodniu. Ale on pozwolił, to mi pozwoliło płytę nagrać. Potem oczywiście, jak już przyszło do nagrań wokali czy coś, no to wiadomo, można było podskoczyć tu gdzieś na godzinę. Ale jeśli chodzi o sam taki proces, gdzie wiesz, no nie da się muzyki robić od 12 do 14. Znaczy, no, tak. Coś tam możesz zrobić, ale jeśli chcesz rzeczywiście coś dopiero wymyśleć od początku, to potrzebujesz chociaż tego jednego dnia. A najbardziej zazdroszczę artystom, którzy ciągle słyszą, ktoś wyjechał, nie wiem, tam w Bieszczady do domku, zamknął się na miesiąc i robią płytę z zespołem. Boże, no wiesz, w życiu nie było mi dane czegoś takiego spróbować. Teraz, wiesz, ja nie umiem po prostu powiedzieć, dobra, wszyscy się do mnie odczepcie, robię to, bo to można zrobić. Są te nasze słynne domy za X-u. Już wszyscy mnie namawiają, słuchaj, jedź, to jest w ogóle super, super opcja. Tylko sobie myślę, że jak pojadę do takiego domu za X-u w Sopocie i wszyscy znajomi się o tym dowiedzą, którzy tam mieszkają, to też nie wiem, czy coś stworzę. Więc to jest walka, wiesz, to jest taka walka o ten czas. I to mnie, kurczę, jakoś tak frustruje i cały czas główkuję, jak sobie z tym jakoś poradzić, żeby to inaczej, żeby na to nie wyściubiać mało czasu, tylko żeby to było jakoś porówno tak z tymi innymi rzeczami, wiesz. Jezu, jak ja cię doskonale rozumiem, miałam dokładnie to samo. No. Nie wiem, czy czego to jest kwestia i z czego to wynika, bo mam dokładnie tak samo, że w momencie, kiedy patrzę na swój czas i myślę o tym, gdzie ja w to jeszcze mam wpychać kolejne obowiązki, kolejne rzeczy, to kompletnie tego nie znajduję. No to jest dość trudne, to trzeba przyznać. Znaczy bo też chodzi o to, że my jesteśmy szefami samych siebie. Znaczy my musimy sobie, ktoś, kto pracuje w jakiejś firmie, no to ma ten problem z głowy, bo ktoś mu inny po prostu trochę ten harmonogram ustawia i ty się musisz temu poddać. Ja tej osobie wcale nie zazdroszczę, bo ja już bym nie umiała dla szefa pracować. Ale wiesz, to, że my się musimy sami dopingować, sami motywować i dyscyplinę tak naprawdę sami utrzymywać, no to wymaga siły charakteru. No, naprawdę. Tak, zdecydowanie. Znaczy dla mnie to jest, wiesz, wszystko, o czym powiedziałaś, włącznie z social mediami, których
Nie lubię. I w sensie lubię przeglądać, ale uważam, że to też zabiera mi bardzo dużo czasu, niepotrzebnie zupełnie, bo mógłbym w tym czasie robić zupełnie inne rzeczy. Ale ostatnio miałem taką rozmowę, gdzie ktoś mi powiedział, że być może jeżeli na przykład nie znajdujemy na coś czasu, to że nie powinniśmy tego na przykład w danym momencie robić, tylko zostawić to sobie na jakiś inny moment. Ale mam też poczucie, że w dzisiejszych czasach chyba właśnie musimy być tacy multitaskowi, że to jest bardzo istotne, żeby ogarniać te wszystkie wątki, a ich jest po prostu dużo i nie wiem, czy to będzie rosło, bo ja w ogóle mam takie poczucie, że mamy wszystkiego przesyt, że jest za dużo filmów, za dużo wideoklipów, za dużo utworów. No tylko to trzeba to do jakiego rodzaju wybuchu to może doprowadzić, no właśnie, bo właśnie wiesz, jak to się może skończyć. No właśnie, wiesz, wydaje mi się, że może dla nas, tak jak powiedziałaś, my już mamy swoje lata, więc może dla nas to jest tak, że my patrząc na to czujemy, że to jest przesyt, a dla młodych ludzi to jest cudowny świat wielu możliwości, który jest wspaniały po prostu, bo oni tego czasu nie muszą tak bardzo dzielić i tego włosa na 15, żeby... No tak, oni nie znają innej rzeczywistości. No, moja córka zadała mi ostatnio pytanie, siedząc w samochodzie i przeglądając TikToka, i ja tak łypałam czasami i tak tylko patrzę, jak te obrazki się tam przesuwają. I ona mi zadała pytanie, mamo, ja nie wiem, jak ty możesz nie mieć TikToka? Zadało mi pytanie moje dziecko 16-letnie. I ona naprawdę szczerze zadała mi to pytanie. No. No tak, no bo ich świat jest już innym światem. Ja nie rozumiem, jak ja mogę się od tego odcinać w ogóle. Niesamowite. No ale to młode pokolenie zupełnie w inny sposób myśli. Ale właśnie te social media stwarzają z kolei zupełnie niewyobrażalne możliwości, jakich my na przykład na początku nie mieliśmy. To w ogóle wyglądało zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy ty startowałaś z futrem, czy kiedy był Xanax, to były mimo wszystko, mimo tego, że to wcale nie było tak dawno temu, to były inne, zupełnie inne czasy. No jak było futro, to nie było w ogóle internetu, więc to w ogóle, wiesz, już zamierzchłe. No tak. To... Wtedy telewizja rządziła, wiesz, no. Promowaliśmy się w telewizji i o to się wszyscy zabijali. I to naprawdę miało przełożenie. Ja pamiętam, że futro miało numer z Fiszem kiedyś, tak. Który ja w związku z tym, że byłem w tamtym czasie hip-hopowcem, to słuchałem Fisza i dla mnie futro było super projektem, bo współpracowało z raperami, więc no to... ja przy tej okazji podpromuję, że futro wychodzi na winylu z okazji super. Jubileuszu, bo to już ponad 20 lat minęło. W zeszłym roku. Bo to 2002 rok, tak? To... tak, dokładnie. 2001 był Smolik i 2002 futro. No właśnie, bo też a propos współpracy ze Smolikiem, chciałem się ciebie zapytać, jak u ciebie wygląda kwestia kooperacji? Czy tobie się dobrze pracuje z innymi, czy wolisz na przykład być sama zamknięta od... Nie, ja bardzo lubię z innymi i chciałam się polecić, bo ostatnio jakoś wolałabym być nawet częściej zapraszana na jakieś albumy, bo to jest fajne, tak wnieść coś od siebie, a nie brać z pełnej odpowiedzialności, że to jest twoja płyta, wiesz. Okay. Bo takie współprace właśnie no są fajne, bo są twórcze i potem, a często też później coś z tego dalej wynika. No, akurat ja współpracowałam z tak wieloma producentami, wokalistami, ale głównie producentami, że nigdy nie byłam w stanie potem zdecydować się, żeby zrobić album z jedną osobą. To było ponad moje siły, bo temu będzie przykro, albo ten jest fajny, to co mam nie robić z Agimem, to co mam nie robić z Bogdanem. I to wiesz, no po prostu trochę bym chciała spróbować zrobić z jedną osobą, ale no na razie jakoś nie ale umiem. Też w ogóle wiesz, no nawet już sam fakt tego, jakie masz wybory, to już jest super. No tak, dokładnie. Fajna jest. Teraz współpracuję z fajnym też producentem z Poznania, Samborem. Tak trochę dla odświeżenia głowy, właśnie tak fajnie. Właśnie sobie taki poboczny projekcik stworzyliśmy i cieszę się, że znowu mi się chce, bo miałam taki naprawdę moment, żebym się odechciała. A jaki klimat tych rzeczy, które... wiesz co, ja się tak trochę zmęczyłam takim ciśnieniem, że po polsku ciśnieniem, że do radia i chciałam zrobić tak totalnie, wrócić trochę i zauważyłam też, że młodzi wracają. Byłam na koncercie zespołu Byty z Gdańska, bardzo fajny zespół i kolega nawet, Eryk Sarniak, był ze mną i mówi, Kaśka, jakbym oglądał Nowikę za czasów futra, no tą wokalistkę, że gdzieś to zatoczyło trochę koło, te trip-hopowe brzmienia, bardzo
podobają się młodym, bo jest taki w ogóle faza na taki mrok, na zasadzie doerskie rzeczy. I ja tu też nie boję się tego powrotu. Ja nie mówię, że to są utwory trip-hopowe, ale są elektroniczne. Ten akurat, który robimy, ma jakiś taki taneczny puls. Natomiast jeśli miałabym gdzieś tam jakiś okres w moim życiu tutaj do jakiegoś okresu nawiązać, to gdzieś tam jest wstecz. No, gdzieś tam te początki właśnie, te płyta Tricks of Life, raczej ten kierunek. Fajnie, no to w ogóle super, że wracasz trochę do korzeni. Ale to, co powiedziałeś, że doerskie rzeczy są dzisiaj popularne, to faktycznie trochę tak jest, że ja na przykład jak z uczniami mam czasami zajęcia i pokazują mi rzeczy, albo które sami robią, albo które mi się fascynują, to naprawdę dużo jest w tym takiego mroku i takich ciężkich rzeczy. Zresztą nawet wczoraj w ogóle trafiłem na wykonawcę, który się nazywa Barking Continuous i gość po prostu pisze najsmutniejsze teksty w ogóle na świecie i jest w ogóle super zajebiście utalentowanym ziomkiem, ale jest tak smutny i tak mnie to ujmuje absolutnie. A właśnie u ciebie, jaka emocja głównie dominuje w utworach, których ty słuchasz? No bo trip-hop... Wiesz, no to jest tak trochę... Zawsze mówię, że jak masz w głowie same pozytywne myśli i chcesz skakać po łące, to raczej dobry utwór z tego nie powstanie. Znaczy w moim mniemaniu, bo ja nie lubię takich utworów. Więc raczej jak zaczynam pisać jakiś tekst, to raczej w jakichś takich momentach, kiedy albo coś mnie bardzo niepokoi, zauważyłam, że wątki apokaliptyczne to po prostu nie tylko u mnie, ale u mnie też, no pojawiają się same z siebie. Znaczy, że nawet jak wymyślam tak tekst, żeby tylko coś zaśpiewać, wiesz, no nie po norwesku, ja stosuję taką formę pośrednią. Ona jest niebezpieczna, bo potem jak się tam pojawią fajne frazy, to już nie można się od nich uwolnić i trzeba cały tekst już obudować na tym. Tak było właśnie z piosenką Sambora. No i gdzieś, wiesz, może dlatego, że to są też takie fajne zwroty, fajne słowa, ale może też ten niepokój gdzieś tam tkwi głęboko we mnie. Naprawdę takiego realnego strachu, lęku, wiesz, przed taką przyszłością za typu 5-10 lat, no, bo... Ale czego się boisz w takiej przyszłości za 50 lat? Wiesz, no, jak patrzę, w którym roku jest moja ostatnia rata kredytu, to zawsze na to komentuję i myślę, że nie wiem, czy świat dotrwa. No wiesz, bo naprawdę nie wygląda to, wiesz, no zbyt optymistycznie. Zobacz, takie nagromadzenie tych złych wydarzeń jest już tak, wiesz, duże, jedno po drugim. Więc my sobie tak, dobra, radzimy sobie z tym, dobra, z tym jakoś to, ale wiesz, jak myślisz, że spojrzysz w perspektywę 10 lat, no to wiesz, no na ile po prostu my ludzie... psychicznie, my, wiesz, planeta, na ile my po prostu wyrobimy to wszystko, no, na ile damy radę pociągnąć to dalej. No tak, no jakby to myślenie i życie bez myślenia o konsekwencjach wiele lat, wielu pokoleń, no dzisiaj trochę pays off, że tak to brzydko określę. No ale niezmiennie wydaje mi się, że mamy super możliwości adaptacyjne. Ja uważam, że w ogóle pandemia była takim super przykładem tego, jak okazało się, że wszyscy jakoś sobie poradziliśmy, mimo tego, że no każdy miał, myślę, że z muzyków problem w momencie, kiedy to się wszystko zaczęło. Ja to w ogóle myślę, że ta pandemia to dla wielu z nas, szczególnie artystów, była ciekawym doświadczeniem w jakimś tam stopniu. No. Gorzej z tymi dzieciakami, no bo tu rzeczywiście do dziś ponoć te efekty tej pandemii są po prostu odczuwalne. No, na to się przynajmniej zrzuca fakt, że takie jest ogromne zapotrzebowanie na psychiatrów, psychologów dziecięcych, że to jednak ten okres pandemiczny miał na nie taki ogromny wpływ. Ale w naszym przypadku, wiesz, no taki moment zatrzymania, ja akurat no pomimo całego, oczywiście mając na uwadze cały lęk związany z nie wiem, z zachorowaniem bliskich osób i tak dalej, i tak dalej, i w jaką stronę to podąża, to ogólnie mam sporo takich dobrych wspomnień z tego okresu. Jakichś takich spotkań w malutkim gronie, w cztery osoby z przyjaciółmi, wiesz, przy naczosach. Nie? Coś, czego nie miałam czasu po prostu wcześniej. Jakaś właśnie, wiesz, film, książka, no
wiele takich po prostu czynności prostych, o których trochę zapomnieliśmy i ten czas mógł nam je przywrócić. A powiedz mi, bo powiedziałeś w tym filmie i książce, jakie inne media mają wpływ na ciebie przy tworzeniu właśnie film, właśnie książki? Czy to przenika twoją twórczość? Czy... Tak, lubię się w ten sposób inspirować. Żałuję, że chodzę tak rzadko do kina, bo wiesz, no nie zainspiruje cię jednak film raczej obejrzany na lapku, raczej po prostu musisz coś przeżyć. A tego jest na pewno za mało i chcę to zmienić. Książki czytam niestety też bardzo ostatnio powoli, też nad tym ubolewam, bo bardzo lubię czytać i lubię książkę papierową, żadne tam Kindle, żadne dziwne urządzenia nie wchodzą w ogóle w grę, nie lubię czytać na ekranie, bardzo. I wiesz co, mam też taką swoją słabość do języka angielskiego i czytam książki po angielsku, wyszukując w nich właśnie fajne słowa, które sobie zapisuję, albo czasem lubię coś znaleźć, czego znaczenia nie pamiętam lub nie znam, to sobie to rzeczywiście, no traktuję czytanie książek po angielsku jako niezbędną dla mnie edukację. Jestem po filologii angielskiej i po prostu boję się zatracić. Naprawdę jesteś po filologii angielskiej? Ja też. Tak? Kurczę. Ja już trochę zatraciłem właśnie, mam poczucie. Wiesz, jak słucham siebie, jak mówię po angielsku, znaczy radzę sobie całkiem nieźle, ale takich nabrałam jakiegoś takiego dziwnego zmiękczania, no już nie podoba mi się, no. Strasznie bym chciała wyjechać, móc z tym językiem troszeczkę tak poobcować naprawdę in real life, ale właśnie czytanie i jeszcze taka metoda, którą mi zdradziła pani na studiach, nie pamiętam, czy to była pani, żeby jak oglądasz na przykład, nie wiem, najlepiej jakieś newsy na BBC, gdzie ten angielski jest taki super, wiesz, PR. I po prostu starasz się, słuchasz i jednocześnie symultanicznie powtarzasz na głos. I jedziesz te newsy cały czas. Okay. To jest dobra metoda, polecam ci. Super ćwiczenie. No i więc to jest taka moja słabość. To naprawdę lubię robić i na to ten czas jednak nawet przed snem, nawet kurczę 15 minut staram się znaleźć. No. Jaką ty miałaś najbardziej przypołową sytuację w trakcie wywiadu, jak przeprowadzałaś jakiś wywiad? Bo wiem, że rozmawiałaś z wieloma artystami. O matko, dobra, ja to mogę powiedzieć, bo może się te zespoły nie kapną, że o nie chodzi. Ale to jest największy przypał. Otóż, właśnie świadczące o tym, jak duży jest natłok też tych debiutantów, tych zespołów, które do mnie się zgłaszają i do mnie przychodzą do radia, że pomyliłam zespoły. Znaczy, rozmawiałam z zespołem, myśląc, że rozmawiam z innym. To było tylko chwilowe. I wiesz, członek z tego zespołu mówi coś tam o pisaniu tekstów. A ja mówię, no ale w tym tekście fajnie cię wspomógł przecież chyba Michał. A on mówi, jaki Michał? I to jest moment, w którym ja sobie uświadamiam, że to nie trochę, bo to jest z podobnych rejonów i podobne nazwy, wiesz? I ja sobie to uświadamiam i szybko z tego, ale to, co przeżyłam potem, myśląc, co by się wydarzyło, gdyby to poszło dalej, gdybym rzuciła jakimiś nazwiskami, naprawdę dziennikarska masakra. No to dobrze, że ci się udało z tego jakoś wybrnąć, ale to nie złe, żeby pomylić zespoły, no to może się zdarzyć nawet najlepszym. A słuchaj, bo ja też tak patrząc na to, co się dzieje w ogóle na scenie, mam wrażenie, że co jakiś czas następują taka sinusoida, która powoduje, że raz jest popularna elektronika, raz muzyka akustyczna, a teraz mam wrażenie, że to wszystko się ze sobą wymieszało i to wszystko jest taką jedną wielką spójną magmą. Nie wiem, czy ty też tak to odbierasz, że muza przestała mieć właśnie te takie cykle, raz elektronika, raz akustyka, bo no nie wiem, na przykład popularność teraz tego synthwave'u, który łączy ze sobą gdzieś tam jakieś elementy rocka i tak naprawdę utworów z lat 80. To jest w ogóle dla mnie niebywałe, tak, że to się połączyło i tak jest takie połączone i funkcjonuje jako takie cały czas. Wiesz co, nie wiem, rzeczywiście teraz jest tak wszystkiego po trochu, bo był taki moment, kiedy ten hip-hop był na prowadzeniu zdecydowanie, ale rzeczywiście... Na pewno jest jakieś takie w ogóle cały czas ta pogoń za takim zaistnieniem popowym i piosenkowym, wiesz, no to takie...
napięcie na to śpiewanie po polsku, czy umiem pisać tekst, czy nie, to i tak zaśpiewam po polsku. To jest cały czas bardzo, bardzo widoczne. Ale też myślałam o tej wielogatunkowości, kiedy byłam ostatnio, miałam przyjemność być jurorką w takim przeglądzie studenckim, Stage for You, to się nazywa. I byłam zaskoczona, bo słuchaliśmy wielu zespołów, to cały dzień i właściwie, wiesz, no były tam wszystkie gatunki, jakie po prostu mogę sobie wymyśleć. Nie było tak, że a, wszyscy młodzi, to będzie coś tam. Nie, kurczę, był zespół taki, wiesz, nawiązujący do takich hipisowskich czasów, rockowo, fajnie grający. Wszystko dzieciaki, bardzo młode. Było R&B, był folk, no było po prostu wszystko, wszystko, wszystko. To wydało mi się takie ciekawe, wiesz, że jednak ta różnorodność cały czas jest duża. Znaczy, wiesz, w ogóle to, co powiedziałeś a propos młodych ludzi, to ja uważam, że oni w ogóle nie czują jakichkolwiek granic, bo za czasów mojej młodości, jak ktoś był hip-hopowcem, to mógł słuchać hip-hopu. Jak był Depeszem, to słuchał Depesz Mode i niczego rzeczywiście więcej. Rzeczywiście te granice się bardzo zatarły. Tak, a dzisiaj ludzie tak naprawdę podchodzą do muzyki na zasadzie takiej, że przyjmują wszystko, że ktoś może słuchać jednocześnie hip-hopu, jak i hardego techno, jak i jednocześnie muzyki instrumentalnej i klasyki. Bo i właśnie to, że ci ludzie młodzi są super świadomi w ogóle tych wszystkich rzeczy, które działy się w przyszłości. Bo ja miałem takie poczucie, że młodzi ludzie to słuchają tylko tej świeżej, nowej muzyki. A właśnie absolutnie nie, tak nie ale, jest. Ale wiesz, jak duży wpływ na to ma TikTok? Ja prowadzę takie zajęcia dla nastolatek, które nazywają się Sing in English i śpiewamy po angielsku, trochę się uczymy przy tym angielskiego, tłumaczymy teksty, wiesz. No ja się tak uczyłam angielskiego i stwierdziłam, że to jest fajny sposób. No i one, wiesz, no znają Nirwanę, lubią Nirwanę, tą Amy Winehouse, wiesz, no takie też dołerskie oczywiście rzeczy. Tak. No i jak zaczynamy drążyć skąd, no to z TikToka. No tak, no to. Tylko to zawsze znają jakiś tam motyw, dzięki temu mogą się tym bardziej szerzej zainteresować. Więc jeśli mamy szukać pozytywnych aspektów TikToka, to jeden z nich chyba. Ale nie sądzisz, że właśnie przez to, że to wszystko wygląda tak, jak teraz wygląda, czyli że te gatunki wszystkie się przemieszają, że to wszystko zmierza w kierunku tego, żebyśmy właśnie przynosili to do tak naprawdę coraz krótszych form, bo tego się trochę na przykład ja obawiam, patrząc na to, co się dzieje obecnie muzycznie, że teraz numer radiowy to jest numer, które ma 2 minuty 43 minuty, że to się w ogóle drastycznie zmieniło. Bardzo. No i szybko się też, wiesz, ocenia te utwory, wiesz, no jak dyrektor muzyczny radia słucha propozycji na playlistę, to podejrzewam, że może z 40 sekund każdego utworu posłucha, no, to jest myślę maks. No tak. No i to wiesz, już uczysz się takiego wyłapywania, zresztą ja też przyznaję się, że do audycji często bardzo szybko oceniam utwór, nawet nie dotarwszy do jego ale końca. Ale mam to samo, ja to dokładnie tak samo robię, że słucham, ja w ogóle przesłuchuję płyt całych, wiesz, wychodzi czyjaś płyta, ja już nie słucham całych utworów, tylko słucham po 40 minut, czy tam przerzucam sobie po prostu w tym kawałku, ale żeby to jak najszybciej odfajkować i wrócić do czegoś, czego chcę słuchać. No wiem. Wiesz, to zależy, czy słuchamy dla przyjemności, czy słuchamy dla wiedzy, żeby być na bieżąco. No bo jednak, jak chcesz sobie czegoś posłuchać dla przyjemności, no to ja lubię odpalić sobie cały album i on sobie leci w tle, ja sobie coś fajnego robię i to myślę, że nadal będzie funkcjonowało. Ale rzeczywiście, wiesz, no trudno dziwić się artystom, że robią coraz krótsze utwory. No, to jest taki wymóg czasów, no, że oni po prostu wiesz, po co ja będę tam robić 4-minutowy, jak wiesz. Tak mogę zrobić dwie i to wystarczy. Tak, i to wystarczy. Łatwiej będzie krótszy teledysk nakręcić. W radiu chętniej to zagrają. Tak to trochę wygląda. Ale nadal wielu artystów robi 4-minutowe single. Z takich bardziej niszowych. Ale też powiedziałeś dość ważnej kwestii, a mianowicie tym pisaniu po polsku i tym w Polsce takim ciśnieniem na to, że utwory miały być po polsku. A ja z kolei mam takie poczucie, że chyba zaczynamy docierać do takiego momentu, gdzie nisze zaczynają mieć znaczenie. To znaczy, jeżeli robisz coś, co jest szczere i twoje, i to znajdziesz odbiorców, niezależnie od tego, jaką... Wiesz co, fajnie by było, żeby tak było, ale czy tak jest? Nie mam takiej pewności. Wiesz, zależy o jakich niszach mówimy, bo jednak mam takie wrażenie, że to hasło, wiesz, że dobra muzyka i właśnie konsekwencja, że to się obroni samo, że zostaje docenione, no za duży jest ścisk, żeby tak było, wiesz, ciężko jest po prostu zostać zauważonym czasami, wiesz, ktoś byłby odbiorcą czegoś,
ale żeby był, musi się o tym dowiedzieć. No i tu jest ten problem. Tu przychodzi moment, w którym trzeba albo wyłożyć kasę na kampanię. Mhm. Wiesz, no trzeba dotrzeć do ludzi. Ten po prostu problem dotarcia jest chyba największy, bo tak, radiowcy, dziennikarze zalewani są po prostu taką ilością tych muzyki. Newsletterów, wiesz, z nowymi wykonawcami, w ogóle tych debiutantów jest taka masa, że wiesz, no trudno też mi się dziwić, że, bo ci promotorzy narzekają, ojej, oni wszyscy olewają, nikt mi nie odpisuje, jak ja komuś odpiszę, to Boże, odpisałaś, w ogóle nikt nie odpisuje. No ale trudno się też dziwić, no to jest taki zalew tego, że wiesz, no nie sposób to przerobić, więc znalezienie jakichś, wiesz, patentów na to, żeby dotrzeć i do dziennikarza, i do odbiorcy, to jest sztuka naprawdę teraz i duża umiejętność albo duży budżet. No tak, ale uważasz naprawdę, że muzyka... Znaczy, bo ja jestem w stanie się z tym zgodzić, że muzyka nie jest w stanie obronić się dzisiaj sama, ale naprawdę tak czujesz, że tak jest rzeczywiście, że ta muzyka... Myślę, że to się właśnie tak zmieniło pod wpływem ilości po prostu, pod wpływem tego natłoku i takiego, wiesz, takiej gęstości na polskim rynku. No, on nigdy nie był tak po prostu... Wiesz, poszatkowany na taką masę artystów, projektów, z których oczywiście połowa tak naprawdę powinna jeszcze posiedzieć w domu i do szuflady popisać, porobić. Tak? Ale tu jest, nie mają kompleksów młodzi ludzie. Zauważ, robią numer, od razu już jest profil na Instagramie, już jest ten, za chwilę są koszulki, a jeszcze epka nie wydana. Wiesz, to po prostu bardzo szybko wszyscy chcą już liznąć tego. Tego no fanbase. No bo wydaje mi się, że wiesz, że poczucie, że to jest bardzo blisko, jest wszędobylskie i każdy to czuje. No właśnie wchodząc na Instagram, TikTok, widząc rzeczy, które są popularne i które zdobywają popularność, gdzie bardzo często ktoś nie musi mieć w ogóle żadnego zestawu skilli, umiejętności, żeby zaistnieć. I nagle okazuje się, że ta osoba po prostu ma miliony fanów, bo robi powtarzalną jakąś czynność. Mm-hmm. I to na przykład dla mnie jest trochę deprymujące, że tak. Jako twórca, który wiesz, wypruwa z siebie flaki, robi jakieś super ciekawe rzeczy, a ja na przykład mam poczucie, że ja nie mam nic ciekawego do pokazania. I to jest na przykład mój problem z social mediami, że ja czuję, że ja po prostu no co ja mam ludziom pokazywać, jak u mnie się nic ciekawego nie dzieje. Mimo to, i później wiesz, siadam, robię sobie zestawienie tego, co ja dzisiaj zrobiłem w ciągu dnia i okazuje się nagle, że tego jest tyle i mógłbym wszystko to pokazać, ale oczywiście tego nie robię, bo jestem już za stary, więc tak to wygląda. No a powiedz mi, bo przy twojej kooperacji z wieloma twórcami nigdy cię nie kusiło do tego, żeby zostać w którymś momencie producentką polską? O, teraz będę opowiadała o swoich kompleksach. Nie, no wiesz co, ja podziwiam dziewczyny, które to robią. Nie jest ich też zbyt dużo. Tak naprawdę w ogóle sfera pod tytułem technika. To jest niestety, no jest dla mnie trudna. To była przyczyna zresztą, dla której przestałam być DJ-ką, bo ja po prostu też najbardziej lubiłam wybierać płyty, robić selekcje, łączyć je i je grać. Natomiast grać, ale niekoniecznie, wiesz, te miksy były takie, no powiedzmy sobie, no nie było to jakieś genialne. Ja nie byłam bardzo dobrą DJ-ką. Ludzie się fajnie bawili, bo potrafiłam to zrobić po prostu. I to jest tak samo z produkcją. No ja potrafię sobie jakiś prosty szkic w sensie wokalnym, potrafię sobie tam do tego, wiesz, nagrać jakieś tam proste klawiszki, jakiś podkład, coś takiego, ale szczerze, gdybym miała poświęcić teraz czas na coś, to moim marzeniem jest raczej powrót do instrumentu i nauczenie się gry na klawiszach. To jest teraz mój taki big dream. Ale chcesz to zrobić? Chcę to zrobić i ja, no wiesz, chodziłam 8 lat jednak na ten fortepian w szkole podstawowej, więc to też nie jest jakiś mi obcy instrument, bo był taki moment, że chciałam na przykład na gitarze się zacząć uczyć, ale ponieważ nigdy w życiu się na niej nie uczyłam, to wydało mi się to jednak za trudne. Jakoś kompletnie nie czuję tego instrumentu, ale grałam na fortepianie i na flecie poprzecznym i myślę, że to by mi możliwość zaakompaniowania sobie byłoby dla mnie czymś jednak bardziej spełniającym niż stworzenie jakiegoś szkicu utworu, bo nie wierzę, żebym się teraz jeszcze, wiesz, nauczyła, żeby zrobić wypasione produkcje. Wiesz, no... Dużo niby o tym wiem, no bo stałam za plecami jakby już osób i tyle godzin spędziłam patrząc na przesuwanie tych klocuszków i już po prostu zawsze mówiłam, nazywałam je tam
tą kiełbaskę skróć, te klocuszki przerzuć, to, że jakby wiem, jak to się niby robi, mniej więcej, ale ja w ogóle mam taką słabą chyba cierpliwość w ogóle takiego żmudnego siedzenia, a to jest takie typowo, kurczę, dłubanie, no. No jest dużo w pracy producenta niestety takiej pracy mechanicznej bardzo. No właśnie. A ja nawet jak, wiesz, idę nagrywać wokal, to zawsze jako pierwsza mówię, mamy to, a dlatego muszę mieć realizatora, który mówi, wiesz co, jeszcze 3 razy i mamy to. No, tak mi się ze Staszkiem Koźlikiem właśnie fajnie pracowało. On zawsze właśnie tak mówił. No ja już zawsze chciałam lecieć, wiesz. A potem się cieszyłam, że coś jeszcze próbowaliśmy zrobić. No? No a jak myślisz w ogóle, czemu tak mało kobiet się decyduje na to, żeby zostać producentkami? Bo to jest dla mnie ciekawe, jak to ty postrzegasz z perspektywy kobiety. No wiesz, to są bardzo teraz delikatne tematy w dzisiejszych czasach. No wiem. Jak ja ci powiem, że to wynika z jakiejś natury kobiecej, to kobiety oglądające po prostu zlinczują mnie. Tak. Kiedyś była taka sytuacja, że była mowa o parytetach na festiwalach i ja wypowiedziałam się, że nie do końca mi to pasuje, bo uważam, że ktoś powinien być zabukowany na festiwal nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że jest dobry. Słuchaj, zostałam prawie tam zabita i zjedzona na żywca. Więc to trzeba uważać. Ale myślę, że też kobiety, po prostu dziewczyny mogą się czuć niepewne w tym męskim, wiesz, mogą mieć poczucie, że dużo więcej musiałyby się starać, żeby zostać docenione. Takie są zresztą historie takich producentek, które znam, no, że te początki czasami były takie właśnie, że koleś mówił, wiesz, co ty tam dziewczynko zrobiłaś. Ale ja wierzę, że ich będzie coraz więcej, wiesz, że to rzeczywiście jest teraz takie dostępne i no to jest kwestia tak naprawdę, no nie wiem, no z dobrym kolegą się umówienia i spędzenia iluś tam godzin i myślę, że można to zrobić. Ja teraz na przykład nagrywałam wokale u Karoliny Kozak, która kurczę, no jest kozakiem właśnie, już tak dobrze sobie radzi, wiesz, no Anon Bass, no jest trochę Minty, no przecież, no super, ona jest tak samo wystarczalna, ona robi po prostu wszystko. Tak, no. A zobacz, jak to cały czas jest tak niszowe, ona jest tak niedoceniona, moim zdaniem. No jest. Ale to nie dlatego, że jest kobietą, no tak się akurat ułożyło. Więc nie umiem ci zupełnie na to pytanie odpowiedzieć. Czy to są cały czas te pokutujące w nas, te wiesz, przypisane role, że dziewczyna ma ładnie wyglądać i śpiewać, ewentualnie tańczyć? Czy rzeczywiście nasze mózgi są jakoś, wiesz, inaczej skonstruowane i mamy poczucie, że ta technika nas jakoś tam przerośnie? Znaczy ja myślę, że właśnie to takie odgórnie ustalone, że faceci są dobrzy technicznie, a kobiety nie, co oczywiście jest gówno prawdą, ale takie poczucie niektórzy mają. Ja widzę w szkole, że jest bardzo dużo dziewczyn, które chcą się zajmować produkcją, więc na szczęście... Ja myślę właśnie, że wśród młodych to już nie będzie pokutowało takie przekonanie, bo tam już nie ma, wiesz, takiego... A zobacz też na dziewczyny DJ-ki. Prawie wszystkie łomoczą takie techno. W ogóle nie ma DJ-ek house'owych. No nie. Ja chyba stworzę jakąś szkółkę dla house'owych DJ-ek, bo po prostu ubolewam naprawdę nad tym. Jest naprawdę, no, na palcach jednej ręki mogę policzyć, wiesz, dziewczyny, które grają house. No tak, no to prawda. Też jak teraz sobie myślę o DJ-kach, które grają, to właśnie większość z nich robi... No teraz występowałam na Panie Proszę panów techno jest kobietą, no to po prostu wiesz, no super dziewczyny, ale ostro. Czyli możemy myślę, że śmiało podsumować, że kobiety powinny przejmować teraz sferę produkcji. Jak najbardziej. No to tą piękną myślą myślę, że możemy zamknąć. Dziękuję ci bardzo, Kasiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że nie gadałam za dużo, jak to zwykle ja. Nie, super. Wszystko było idealnie, więc dziękuję ci bardzo, a was zapraszam na kolejne odcinki.